Jeżeli oglądasz moje filmy, dobrze wiesz, że jestem fanem ciepłego, wygazowanego harnasia Marcina Najmana i Petera Lynch'a. Dzisiaj porozmawiamy o tym trzecim, chociaż spokojnie, o tym pierwszym i drugim też będą na pewno filmy na moim kanale, ale dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym trzecim, czyli o Peterze Lynch'u. Peter Lynch, gość, który no, zna się na rzeczy, dlatego że zarządzał takim dużym funduszem Magellan i regularnie bił rynek, i tutaj myślę, że najważniejszym słowem jest regularnie, bo to nie jest naprawdę sztuka, żebyśmy osiągnęli świetny wynik w stosunku do rynku w ciągu jakiegoś jednego roku, ale w kolejnych latach już jest dużo, dużo gorzej. Ale regularne bicie rynku to już jest sztuka, którą właśnie uskutecznił między innymi Peter Lynch. I dzisiaj trochę o nim, a w zasadzie o książce Petera Lyncha. Książka nazywa się Pokonać giełdę, i ja już na tym kanale omawiałem pewne fragmenty z tej książki, dzisiaj zobaczymy sobie inny. Myślę, że najbardziej interesujący fragment z książki Petera Lyncha: Pokonać giełdę. Oczywiście wszystkim polecam tę książkę. Zdecydowanie jedna z moich ulubionych. Już kilka razy czytałem. Za każdym razem czytam trochę inną książkę, ze względu na to, że na inne aspekty tutaj zwracam uwagę. Powiemy sobie troszeczkę o pewnym fragmencie z tej lektury i oczywiście go też omówimy, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a jest nim firma XTB. Firma XTB, w której ja od wielu lat mam konto i nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem, jeżeli inwestujesz w akcje bądź w ETF-y. To prowizja do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro wynosi 0%. Także nie płacimy do 100 tysięcy euro prowizji. Myślę, że to jest naprawdę interesująca oferta. Ja konto mam w życiu, żadnych problemów nie miałem. Jeżeli myślisz, w jaki sposób założyć konto, kupić pierwsze akcje, to na końcu tego filmu będziesz miał odnośnik do innego mojego odcinka, w którym właśnie to tłumaczę. A teraz powróćmy do Petera Lincha i jego 25 zasad, dlatego że na końcu tej książki jest takie podsumowanie, znaczy zazwyczaj podsumowanie jest na, ksi na końcu książki, no bo ciężko, żeby było, żeby było inaczej. I w tym podsumowaniu. Jest 25 złotych zasad Petera, Petera Lynch'a. Taka moja dygresja odnośnie książek. Jeżeli ktoś produkuje książki, jeżeli na przykład Ty produkujesz książki, to naprawdę zachęcam Cię do, do dawania czegoś takiego. W tej książce jest taki, taki sznurek. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Pewnie ma to jakąś swoją profesjonalną nazwę, ale ja ze swoim, ze swoim obyciem nie znam, tej, nie znam tej nazwy. W każdym razie bardzo fajne. Nie potrzebuję żadnych zakładek i od razu dokładnie wiem, gdzie, gdzie skończyłem. Także zachęcam każdego do tego, żeby taki sznurek u siebie stosował, jeżeli produkujesz akurat, akurat książki, jeżeli drukujesz książki. Jak ktoś patrzy, że ta książka jest tak bardzo ładnie wydana, no bo można zobaczyć, że tu jest taka ten Peter Lynch jest i, i nazwa i tutaj taki, taki opis, to to, to to jest tylko taka trapa trochę. Niedawno zobaczyłem, że że to to ta książka taka sama książka to jest taka niebieska i nic tam nic tam nie ma także taka taka nudna ale z tą okładką jest naprawdę fajna ale dzisiaj nie o okładce tylko o tym co Peter Lynch chce, chce nam przekazać i jest to 25 zasad, takie płynące z tej książki. Ale nawet jeżeli poznasz to podsumowanie, to i tak warto, warto do tej lektury, lektury wrócić. I podzielimy sobie ten odcinek na dwie części, żeby nie był jakiś taki strasznie, strasznie długi. A więc będę czytał te zasady i od razu je komentował trochę po swojemu. To nie jest tak, że jestem mądrzejszy od Pitera Lincha i jestem lepszym inwestorem od niego, dlatego będę to komentował, tylko bardziej będę odnosił. Trochę do swoich doświadczeń, trochę bardziej do rynku polskiego. Też zachęcam cię, żebyś w komentarzu napisał, z czym się zgadzasz, z czym się na przykład nie zgadzasz z, ze, swojego, ze swojego doświadczenia. Myślę, że to będzie takie bardziej wartościowe. A teraz Peter Lynch. Nie mogę się oprzeć, aby przed zamknięciem edytora tekstów nie podsumować najważniejszych lekcji, jakie wyniosłem z 20 lat inwestowania. Wiele z nich omówiłem już w tej książce w wielu innych miejscach. Oto moja wersja Chorału Świętej Agnieszki. Żebyś wiedział, czym jest Chorał Świętej Agnieszki, no to musisz przeczytać książkę. Pierwsza zasada. Inwestowanie jest zabawne, ekscytujące i niebezpieczne, o ile nie prowadzisz żadnych przygotowań. I można powiedzieć, że biorąc pod uwagę tę zasadę, ona chyba jest oczywista. To znaczy, mówi tutaj Peter, że. Inwestowanie jest niebezpieczne, jeżeli nie prowadzimy żadnych przygotowań. Trochę tak jak z każdą absolutnie czynnością. Jeżeli nigdy nie jechaliśmy autem i właśnie wyjeżdżamy na autostradę, no to jest to dużo bardziej niebezpieczne, niż jeżeli mamy już przejechane, powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów. Z inwestowaniem jest bardzo, bardzo podobnie. Na początku, jeżeli nie mamy tego dobrego przygotowania, nie wiemy nawet, jak się przygotować, to prawdopodobnie te nasze decyzje inwestycyjne no nie będą zbyt dobre. I tutaj absolutnie pełna zgoda właśnie z Peterem linczem druga zasada inwestorskich szlifów nie zdobywa się za pośrednictwem ekspertów z Wall Street, to coś, co każdy ma w sobie. Jeśli inwestujesz w firmy i branże, na których się znasz, masz szansę osiągnąć lepsze wyniki od specjalistów. I Przyznam, że to jest coś, co ja często powtarzam w moich filmach i to jest coś, co właśnie wyciągnąłem od Petera Lynch'a. To znaczy, my bardzo często myślimy o tym, że jeżeli nie wiem, ktoś jest na przykład zawodowym analitykiem, no to ma lepszy dostęp do danych. Bardzo często te takie, jak zobaczymy sobie na przykład jakieś, jakieś analizy różnych biur maklerskich. No, to one mają tak pełno kolorowych wykresów. Te wykresy bardzo ładnie wyglądają, czyli to na pewno zostało przygotowane bardzo rzetelnie, bardzo, bardzo dokładnie. Prawda jest taka, że zauważmy, jeżeli my się naprawdę znamy na czymś, to dużo łatwiej jest nam analizować dane, dane przedsiębiorstwa, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, ja lubię, tak, moją, powiedzmy, e, moją, powiedzmy nie wiem, pasją jest OZE, albo ja sam zakładam jakieś, nie wiem, panele fotowoltaiczne, znam się na tym lepiej niż typowy kowalski, to już mam pewne, e, pewne tutaj przewagi nad, nad rynkiem, ze względu na to, że ja mam lepszy dostęp jednak do tych informacji właśnie z tej dziedziny, tak? Wiem na przykład, czy, nie wiem, jeżeli zamawiam panel, to mus musiałem czekać. Powiedzmy miesiąc temu dwa tygodnie na panel, a teraz muszę czekać na przykład trzy miesiące na panel. To znaczy, że coś się dzieje i ja o tym wiem szybciej niż rynek. Także, jeżeli na czym się znamy, jeżeli czym się interesujemy, to możemy mieć dużą lepszą wiedzę niż właśnie tacy specjaliści z Wall Street, czy powiedzmy z polskich biur maklerskich. Zresztą, biorąc pod uwagę te niektóre opracowania odnośnie spółek, no to muszę przyznać, że. No, Pewna część jest robiona, moim zdaniem, przynajmniej taką na, na odwal się i tak totalnie na, na odwal się. Informacje, które można znaleźć w 3 minuty w internecie, mniej więcej tam są. Także tutaj też pełna zgoda z Peterem. Trzecia zasada. W ostatnich 30 latach giełda została zdominowana przez inwestorów profesjonalnych. Wbrew powszechnym przekonaniom, dzięki temu amatorom jest łatwiej. Można ignorować tłumy i wyprzedać giełdę. No i właśnie zauważmy, że biorąc pod uwagę właśnie tych, tych profesjonalistów, wiele osób trochę, porów, trochę tutaj wracamy do tego punktu wcześniejszego, wiele osób uważa, że to głównie oni się znają, a my tutaj nie mamy, nie mamy tak naprawdę żadnych szans na zwycięstwo z nimi. Ale prawda jest inna, prawda jest taka, że bardzo często jest tak, że coś nas zaskakuje, jakaś spółka zaskakuje rynek tym, że bardzo dobrze sobie, sobie radzi. I to nie jest tak, że Wszyscy musimy być jednoznacznie zaskoczeni, tylko umówmy się. Są pewne spółki, które analitycy częściej, właśnie analizują, na które częściej patrzą, a w dużej mierze mamy spółki, które są no poza tym takim głównym nurtem. One też potrafią, potrafią rosnąć. Zresztą Peter Lynch mówi, powiedział takie zdanie, że. Małe, po, małe jest piękne, ale potrafi też być dochodowe, także warto nie ignorować tych małych, mniejszych spółek, których często właśnie analitycy ignorują. I tutaj możemy szukać, naszych, szukać naszych, naszych przewag. Oczywiście wiąże się to z poprzednim punktem. Znowu kolejną przewagą może być to, że my się lepiej znamy na rynku, że my właśnie chociażby pracujemy na, na danym rynku i to może być też nasza przewaga nad profesjonalistami. Także nam wbrew pozorom nie jest stale ciężko tutaj na tym, na tym rynku. Kolejna zasada. Za akcjami, za każdymi akcjami stoi jakaś firma. Ustal, czym się zajmuje. I to jest też coś, co chyba. Prze... No tutaj, i Peter Lynch próbuje nam przemycić to przez całą książkę. A mianowicie to, że my nie kupujemy jakichś takich bezimiennych akcji. Chyba, że jesteś oczywiście traderem, który patrzy wyłącznie na, wyłącznie na wykres, ale patrząc przez pryzmat takiej analizy fundamentalnej, my nie kupujemy jakiejś tam akcji, jakieś tam papierka, no, który tak naprawdę w tym momencie nie jest papierkiem, tylko zapisem cyfrowym, tylko właśnie no, w pewnym sensie można powiedzieć, że stajemy się współwłaścicielami jakiegoś biznesu. I pytanie jest do Ciebie, czy Ty chcesz być współwłaścicielem takiego biznesu? Czy chciałbyś być w takim biznesie? W ten sposób właśnie musisz, musisz o tym myśleć. Za każdymi akcjami tutaj, za każdymi akcjami stoi jakaś firma. Ustal, czym się zajmuje, czy ty też na przykład podzielasz te wartości? Czy rzeczywiście ten biznes może w tym momencie może w tym momencie być na fali wzrostowej i. No tak naprawdę my w fundamentach patrzymy na biznes, na to, jakie jest chociażby otoczenie makro, jakie jest otoczenie polityczne, ale ostatecznie, czy jest duża szansa, że dany klient, dany nie wiem, Konrad, Książak idąc sobie ulicą, wejdzie akurat do tego sklepu, do sklepu, który reprezentuje nasza spółka. I o to tutaj chodzi w inwestowaniu. Idźmy dalej. Kolejna zasada, piąta już. Często całymi miesiącami albo latami brakuje przełożenia sukcesów operacyjnych spółki na sukcesy jej akcji na giełdzie. Ale w dalszej perspektywie istnieje stuprocentowe przełożenie sukcesów operacyjnych na sukcesy akcji. Na tym właśnie zarabia się pieniądze. Cierpliwość popłaca podobnie jak posiadanie akcji dobrych przedsiębiorstw. I tutaj biorąc pod uwagę ten, ten punkt, to no, składa się można powiedzieć z kilku takich podpunktów. Pierwsza, pierwsza sprawa. Często całymi miesiącami albo latami brakuje przełożenia sukcesów operacyjnych spółki na sukcesy jej akcji na giełdzie. I na pewno ty masz, tak samo i ja mam, jakieś spółki, może nawet nie w portfelu, ale chociażby na oku, które pokazują dobre wyniki, które mają fajne przychody, rosnące przychody, które mają fajne marże, fajny zysk, ten zysk jest przekładany na cash, bo to też nie jest tak zawsze, ale na przykład jest spółka, gdzie, gdzie właśnie te przepływy operacyjne chociażby też są, też są ok, wszystko się tutaj zgadza, ale kurs nie rośnie i nie rośnie, miesiąc, dwa, trzy, pięć, osiem i niestety, ale... To nie jest tak, że giełda jest efektywna, albo można powiedzieć, że stety, no bo wtedy nie moglibyśmy dostrzegać takich okazji. Problemem tutaj jest to, że my nie wiemy, czy na przykład ta spółka pójdzie do góry za tydzień, czy może pójdzie do góry za rok albo za dwa lata. A niestety, ale czasem tak jest, bo w drugiej części tego punktu Peter mówi, że w dalszej perspektywie istnieje stuprocentowe przełożenie sukcesów operacyjnych na sukcesy akcji. Ja tu stuprocentowe, z tym bym się troszeczkę kłócił no bo, no bo jednak biorąc pod uwagę chociażby naszą giełdę czasem różne dziwne rzeczy się, dziwne rzeczy się, się dzieją, teoretycznie tak, może być super sukces biznesowy, no ale wtedy politycy stwierdzą, że jest skoro jest taki biznes, to nie wolno tyle zarabiać i trzeba wprowadzić jakiś nowy dodatkowy dodatkowy podatek, no przecież w Polsce są chociażby podatki od konkretnych spółek, no jest podatek od KGHM-u chociażby, który no jest podatkiem od kopalni, ale tak naprawdę to jest podatek od KGHM-u nikt innego nie płaci i nikt innego nie będzie płacił, więc tutaj też z tym Stuprocentowym by się nie zgadzał, ale zdecydowanie, zdecydowanie większość spółek ma coś takiego, że po pewnym czasie jest to przełożenie właśnie tego sukcesu biznesowego, operacyjnego, finansowego, finansowego na też sukces we wzroście cen akcji. Ale jak mówię, bardzo często jest tak, że to nie jest za tydzień, za dwa, tylko za miesiąc, za pół roku, za rok czy za półtora. Także warto właśnie zobaczyć na ten ostatni podpunkt w tym punkcie. Cierpliwość popłaca, podobnie jak posiadanie akcji dobrych przedsiębiorstw. No niestety nie, nie mamy tutaj szklanej kuli i nie wiemy, kiedy dokładnie zacznie się rajd wzrostowy. Ale jeżeli mamy spółkę, która właśnie zwiększa przychody. Cały czas trzyma, trzyma marżę, rozwija się, no to bardziej to jest kwestia kiedy, a nie czy to się przeniesie na sukces akcji. Nie w stu jak tutaj Peter mówi, ja tutaj akurat z tym się nie zgadzam, ale no tak, w ponad myślę, że 90% spokojnie. Idziemy dalej. E, tutaj, biorąc pod uwagę te, e, te zasady, mamy, mieliśmy ile już zasad? Te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta zasada. Trzeba wiedzieć, jakie akcje się posiada i dlaczego argument, one, mo, one muszą pójść w górę, to za mało. I tutaj myślę, że naprawdę bardzo ważne jest słowo dlaczego. Dlaczego posiadamy daną, da, dane akcje? Dlaczego uważamy, że dany biznes jest interesujący? Tak naprawdę moim zdaniem e, najważniejsze pytanie, które musi, na które musi sobie odpowiedzieć inwestor indywidualny, to jest po prostu pytanie dlaczego. Dlaczego mam te akcje? Dlaczego te właśnie akcje, ta, ta, ta firma jest interesująca? I tutaj właśnie Peter Lynch o tym, o tym mówi. Trzeba wiedzieć, jakie Jakie akcje się ma i dlaczego, i tylko w ten sposób my możemy świadomie, świadomie inwestować. Warto to sobie po prostu zapisać, że kiedy kupujesz akcje, dlaczego je kupujesz, co cię skłoniło ku tej spółce i też jakie ma minusy ta spółka. Pamiętajmy, że każda spółka ma swoje plusy i, i też ma, ma swoje minusy, także o tym też warto, warto pamiętać. Kolejna, kolejna zasada: dalekie strzały. Prawie zawsze są chybione. I jeszcze kolejna zasada. Z posiadaniem akcji jest jak z posiadaniem dzieci. Nie można dać z siebie więcej niż to możliwe. Inwestor amator jest w stanie śledzić działalność 8-12 firm i kupować lub sprzedawać akcje, jak mu sytuacja pozwala. Nie musi mieć w portfeli akcji więcej niż 5 spółek na raz. I tutaj, biorąc pod uwagę właśnie te dwie zasady, trochę mowa o tym, żebyśmy. Wiedzieli, co mamy w portfelu i dlaczego. Znowu wracamy do tej poprzedniej, poprzedniej zasady. I też ta zasada odnośnie posiadania akcji jest jak posiadanie dzieci, czyli nie można dać siebie wszystkiego, nie można dać siebie więcej niż to możliwe. No to też myślę, że wielu inwestorów ma, ma z tym problem i ja też podzielam to zdanie, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, 50-70 spółek w portfelu. Może nie na 100%, ale na 99% nie śledzi ich bardzo, bardzo dobrze. Przyznam, że ten dla inwestora indywidualnego, ten takie, taka granica rzędu, nie wiem, 10, 15, 20 spółek, no już, już jest dobra. To znaczy ja myślę, że już jeżeli masz na przykład 20 spółek i nie zajmujesz się wyłącznie tym, tylko masz na przykład swój biznes albo pracujesz na etat i oprócz tego jesteś na, na giełdzie, to myślę właśnie, że posiadanie tych 20 spółek w, w swoim portfelu, to już są granice właśnie tego które my po prostu musimy, możemy śledzić, no bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy się skupiali na zbyt wielu różnych spółkach z różnych branż, no bo na tym polega dywersyfikacja, żeby mieć te różne branże u siebie w portfelu, no to jednak może być ten problem, że wszystko będziemy robić po łebkach, tak? No, nasz czas jest ograniczony. Jeżeli na przykład przychodzisz do, z pracy o 17 i wtedy siadasz do komputera, patrzysz, co się dzieje z akcjami, i na przykład nie wiem, o 20 czy o 21 to kończysz, no to te cztery Godziny, jeżeli rozłożysz na 5 spółek, no to dużo dokładniej to przeanalizujesz niż jakbyś rozłożył to na 50 spółek, więc tutaj też pełna, pełna zgoda z Peterem, i ostatnia zasada dzisiaj. Jeśli nie znajdujesz spółek, które wydają ci się atrakcyjne, włóż pieniądze do banku i poczekaj, aż coś znajdziesz. I tutaj Peter mówi o tym, żeby po prostu nie kupować za wszelką cenę. To nie jest tak, że ty codziennie, czy to drugi dzień, musisz dokładać do tego portfela. Może być tak, że akurat po prostu nie ma nic na rynku. Ja bym rozszerzył tę zasadę jeszcze o jedno zdanie. Może później o tym Peter, Peter będzie mówił. W każdym razie mi się bardzo mocno kojarzy to, że jeżeli nie możesz znaleźć jakiejś ciekawej spółki do inwestycji, to może ta najciekawsza. Spółka do inwestycji jest już w Twoim portfelu. Może po prostu warto w tym momencie zwiększyć udział w jakiejś jednej spółce zamiast szukać szukać kolejnej, szukać tej 15, 20 czy 25 spółki do portfela. Więc myślę, że właśnie warto w ten sposób patrzeć, że skoro masz jakieś akcje, No to znaczy, że w nie wierzysz. Wierzysz w biznes. Skoro wierzysz w ten biznes, to może warto zwiększyć zaangażowanie. Więc tutaj to nie jest tak, że my co chwilę musimy coś kupować. Możemy na przykład, jak Peter mówi, włożyć pieniądze czy to na jakieś konto oszczędności. Teraz konto oszczędnościowe są na tam poziomie chyba 5-6%. Jeśli to są nowe środki, bardzo często możemy takie spotkać, czy to na lokatę, czy jakieś obligacje krótko, krótkoterminowe. A ta okazja trafi się za miesiąc, za dwa, za trzy, albo ewentualnie możesz powiększyć udział w spółce, w której już jesteś. Ja przyznam, że bardzo często właśnie, właśnie tak robię. Także dzisiaj omówiliśmy sobie tych zasad, ile? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, czyli jeszcze 14 zasad nam zostało. To będzie na kolejne odcinki. Też nie chcę, żeby te odcinki trwały po godzinę czy po półtora godziny. Sam przyznam, że wolę, kiedy, kiedy te odcinki trwają po 15-20 minut. Myślę, że wtedy możemy tak się dobrze skupić na tej warstwie merytorycznej. No i jeszcze raz powtórzę, książka. Peter Lynch pokonać giełdę, naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Te 25 zasad myślę, że bardzo fajnie obrazują jakby sposób działania Petera Lyncha, gościa, który regularnie był, bił indeksy giełdowe, ale jak mówię, oprócz tych 25 zasad, ta książka naprawdę bardzo ciekawa. Za tydzień wrócimy z kolejnymi zasadami Petera Lyncha, bo jest ich jeszcze, jeszcze 14 do omówienia. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się, pisz w komentarzu, co myślisz o tym filmie.